Dzień dobry, witamy widzów kanału Spożywcza TV, portalu hurtidetel.pl i agronomist.pl i zapraszamy na program Gabinet Spożywczy. Naszym i Państwa gościem jest Pan Maciej Herman, dyrektor zarządzający firmy Wedel. Dzień dobry, Panie Dyrektorze. Dzień dobry. Prowadzić będą Michał Siwek, dyrektor z Departamentu International Food and Hub BNP Paribas. Dzień dobry Państwu. I Wojciech szerok. Panie prezesie, widzieliśmy się rok temu, to też w ramach kabinetu spożywczego, czy rozmów z liderami branży spożywczej. I wtedy mówił pan, tutaj zacytuję: Rynek od 30 lat nie przypomina sobie tak wysokich podwyżek cen i takiej nieprzewidywalności sytuacji. Wszelkie modele predykcyjne po prostu nie działają. Wtedy te słowa wydaje się, że bardzo dobrze adresowały sytuację, z którą mieliśmy do czynienia. Natomiast dzisiaj mamy sytuację zgoła odmienną. Mówimy o wielowymiarowym, systemowym kryzysie. Jak w takiej sytuacji gospodarczej, w takiej zmienności sobie Państwo radzicie? Jakie decyzje podejmujecie, aby utrzymać ciągłość produkcji, ciągłość działania oraz nie być firmą mniej rentowną? Ja bym Ci powiedział, że sytuacja jest dzisiaj e, tak odmienna, ona jeszcze, ta niepewność się jeszcze zwielokrotniła. Do jak wam wspomniał, rozmawialiśmy rok temu, kiedy już mieliśmy do czynienia z wysokimi wzrostami censurowców e, i, i wielu innych m, czynników kosztowych w firmach. E, dwa miesiące później rozpoczęła się wojna w Ukrainie. Tam się pojawiły dodatkowe czynniki, które jeszcze wzmogły te, te, te problemy. Także dzisiaj, z tej perspektywy praktycznie już minionego roku 2022, no, żyjemy w bardzo mocno rozchwianym rynku, tak myślę, że to trzeba by nazwać. I to zarówno jeśli chodzi o ceny surowców, zarówno jeśli chodzi o regulacje, które wprowadza legislator, rozwiązania dotyczące cen energii czy gazu różnego typu rozwiązania mające pomóc konsumentom mniej przedsiębiorcom. one się pojawiają czasami z dnia na dzień. Ciężko powiedzieć, co się będzie działo za tydzień. Także w kontekście planowania, co jest jednym z takich kluczowych czynników prowadzenia biznesu. No jest to można powiedzieć tak kolokwialnie jazda bez trzymanki. Praktycznie wszyscy bazujemy na różnych scenariuszach bardzo ekstremalnych, i e, sposób zarządzania w tej chwili siłą rzeczy musi być bardzo elastyczny i, i dostosowujący się do tych zmian rynkowych niemalże z dnia na dzień. A teraz bym trochę o eksporcie wspomniał, ale też w kontekście tej zmienności. I tutaj też może nieintuicyjnie, Polska jest czwartym największym eksporterem czekolady na świecie. Utrzymujemy y, udział rynkowy w około 7-8%, w zależności o których z ostatnich lat mówimy. I y, tutaj, jeśli chodzi o eksport, WL jest silną marką eksportową. Także, jak żeśmy rozmawiali w zeszłym roku, to wspominał Pan, że y, ta, ta noga eksportowa to jest integralna, in, bardzo ważna część Państwa działalności gospodarczej. I teraz wracam do tej zmienności. Widzieliśmy bardzo mocne y, osłabienie złotówki. To ma ogromny wpływ na takich procentów, jak Państwo, kiedy musicie. Gros swoich surowców importować. A z drugiej strony mamy też sytuację taką, że eksporterzy osłabienie złotówki często potrafią na, 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 na to, tą szansę biznesową na, na, na realny biznes przekuć. I teraz z perspektywy państwa, jak pan ocenia tą sytuację? Czy to zmienia państwa podejście do eksportu? Jak szukacie kolejnych rynków? Jaka strategia eksportowa? Nas mimo wszystko boli bardziej ten, to osłabienie złotówki niż, niż cieszy. Z tego względu, że no nasz eksport nie jest jeszcze tak znaczącą częścią biznesu, bo to jest mniej więcej około 10% naszego obrotu. A biorąc pod uwagę specyfikę produkcji czekolady, czyli czekolada bazuje na kakao, kakao w Polsce nie rośnie, trzeba je kupować za walutę, więc to uderzenie kosztowe jest dużo, dużo większe niż korzyści, które, które my jako producenci czekolady osiągamy chociażby z eksportu. Natomiast oczywiście ma Pan rację, dlatego po, po pierwsze, z powodu takich niepewności na rynku polskim krajowym, czy legislacyjnych, czy inflacyjnych, czy, czy wielu innych, my bardzo mocno już od ładnych paru lat budujemy tą działkę eksportową i budujemy markę w innych krajach. Jesteśmy obecnie już w ponad 60 krajach na świecie, więc bardzo wiele krajów i bardzo wiele rynków atakujemy. Właśnie po to, żeby tą, żeby tą stabilność biznesową tworzyć, budować, wzmacniać, no bo często w tej chwili, przynajmniej w dzisiejszych czasach, łatwiej przewidzieć sytuację, jak się rozwinie w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, nawet, czy, czy nawet na rynkach wiem, krajów arabskich, przypuśćmy, niż w Polsce. Także tak, także tak, strategia eksportowa jest dla nas takim bardzo istotnym elementem tworzenia wartości w przyszłości w dłuższej perspektywie. A z cenami, zwłaszcza w kakao, no to mierzymy się przede wszystkim ze względu na osłabienie złotówki. To jest bardzo taki duży czynnik kosztotwórczy, no ale też z powodu tego, jaka jest polityka krajów, które produkują kakao. To są głównie dwa kraje na świecie, czyli Wybrzeże Kości Słoniowej i Gana, które odpowiadają. Za około 2 trzecie produkcji światowej kakao. I te kraje tworzą, stworzyły pewnego rodzaju można powiedzieć, taki kartel, który narzuca dodatkowe opłaty dla odbiorców, dla klientów swoich, celem no, poprawienia warunków życia farmerów, rolników, którzy, którzy kakao hodują w tych krajach. To dalej o otoczeniu rynkowym. Mamy wysoką inflację. W związku z tym Polacy zastanawiają się, z czego by tu zrezygnować przy zakupach. No i niestety słodycze i przekąski są w tej rubryczce i jesteśmy gotowi w razie czego z tego właśnie zrezygnować, ograniczyć zakupy. Z drugiej strony produkcja czekolady w Polsce od stycznia do lipca wzrosła o ponad 8,5%. Czy wy idziecie na zderzenie z trendem rynkowym, czy... Czy jednak trzeba się będzie jakoś z nim pogodzić? No, trzeba tutaj dwie rzeczy rozróżnić: czyli polskiego konsumenta i produkcję. Dlatego, że z tego, z tego pytania, które Pan zadał, czyli fakt, że jesteśmy czwartym eksporterem czekolady na świecie, wynika, że między m.in. wynika to, że duża część naszej produkcji trafia na eksport czyli do innych krajów, czyli nie do polskiego konsumenta. Więc ten element produkcji wynika z dwóch elementów konsumpcji w Polsce, ale też właśnie tego popytu z, z innych rynków. Natomiast jeśli już weźmiemy sobie polskiego konsumenta, no to też tutaj mamy kilka czynników w tej chwili, które istotnie wpływają na, na tą konsumpcję. Z jednej strony, jest inflacja, i tak jak tutaj pan wspomniał, no słodycze to nie jest chleb załóżmy mleko, taki produkt pierwszej potrzeby żywnościowy. Stąd, stąd no na pewno większa skłonność do ograniczania spożycia tego typu produktu niż na przykład tak jak mówię chleba, pieczywa, gdzie też cena bardzo mocno rośnie. A z drugiej strony, no mamy ten element, nazwijmy to sobie poprawy humoru, takiej odrobiny przyjemności, No a do tego służą słodycze, żeby mieć tą chwilę takiego małego grzechu, że tak to nazwę. I, I jeśli wszędzie widzimy dookoła różnego rodzaju zagrożenia, tu wojna, tu inflacja, tu jakieś problemy, COVID jeszcze gdzieś tutaj po, gdzieś, gdzieś po, po drodze, no to chcemy sobie sprawić tą odrobinę przyjemności kupując sobie batonika, czekoladę, czy ptasie mleczko i to. No to też pomaga na pewno w sprzedaży. Pamiętając kryzys chociażby z 2008 roku, ten poprzedni, oczywiście innej natury, ale, ale, ale był, no to tam spadku Sudyczy praktycznie nie zauważyliśmy wtedy. Właśnie z tego powodu takiego, można powiedzieć, psychologicznego. No i tutaj mamy jeszcze taki dodatkowy efekt, który pewnie jest krótkookresowy, mam nadzieję przynajmniej, ale jest. No to są emigranci z Ukrainy. W większości to są kobiety i dzieci. Czyli tacy główni konsumenci y, słodyczy, których jest no, zależnie od o, okresu, tak, ale od 1,5 miliona, nawet dam do 3 milionów momentami, y, co stanowi no, prawie 10% populacji polskiej. W związku z tym y, no, to też jest istotny czynnik niebagatelny, który trzeba brać pod uwagę. Którzy też chodzą do polskich sklepów i kupują produkty i też wpływają na tą konsumpcję. Także ja bym powiedział, że w tym roku kategoria całkiem pozytywnie się zachowuje w sensie wzrostu. Ten wzrost jest wyższy niż rok wcześniej. Natomiast no, wiele czynników wskazuje na to, że to są jednak takie krótkookresowe efekty. Ta inflacja, o tą inflację będziemy czuć myślę, że jeszcze mocniej w przyszłym roku. Jeśli chodzi o emigrantów z Ukrainy, no to tutaj jest duży znak zapytania. Nie wiemy do końca, co się będzie działo za granicą, ale wiadomo, że duża część z nich chciałaby wrócić do swojego kraju, prędzej czy później. Więc te wyzwania, myślę, że są przed nami i w tym roku jeszcze ich nie czujemy. Słodycze i przekąski to też jest pewne uproszczenie. Czy w ramach tej kategorii widać wpływ tej inflacji? Na przykład rezygnują z droższych produktów konsumenci. Albo z jakiejś kategorii? Czy, czy coś takiego Państwo obserwują? Generalnie już widzimy, tak. I nasi klienci, czyli detaliści, sieci handlowe, już widzą, że tak mniej więcej od kilku miesięcy. Generalnie konsumenci mają takie zachowanie. Ja bym to zobrazował w ten sposób. Konsument idzie do sklepu, ma 200 zł na zakupy. Idzie, wchodzi z koszykiem do sklepu, kupuje to, co zawsze. Idzie do kasy, wychodzi 250. Więc sięga do tego koszyka i odkłada towarów za 50 zł. Coś takiego widzimy, czyli czujemy tą inflację, ale, ale konsumenci starają się obniżać tą wartość tego koszyka do takiego poziomu, jak wcześniej po prostu ich na więcej nie stać. Co w praktyce oznacza, że coraz większa grupa konsumentów faktycznie stara się wybierać tańsze produkty, tańsze zamienniki. Często to są gorszej jakości też produkty. Jeśli chodzi o produkty takie premium, tutaj nie ma jeszcze takiego, nie widzimy takiego spadku, ale to wynika z tego, że klient premium no w kryzysach najczęściej niestety po kieszeniach najbardziej dostają ci, najbiedniejsi. Więc to są ci, ci ludzie, którzy sobie, tak powiedzmy sobie, najmniej, naj, najgorzej radzą życiowo. Oni dostają najmocniej po kieszeni i oni wybierają tańsze produkty. Ci ludzie, którzy zarabiają stosunkowo są dużo, są konsumentami produktów premium, no to cały czas te produkty premium wybierają. Odpowiedział Pan częściowo na kolejne pytanie dotyczące premiumizacji, bo ona jest jedną z osi strategii rozwoju Państwa firmy w ostatnich latach. Tutaj tą tezę, o którą przed chwilą jakby absolutnie się z nią zgadzamy, że faktycznie w warunkach kryzysu można by powiedzieć, że. Inwestowanie przez producentów w marki premium jest pewnego rodzaju e, a rynkowe, ponieważ właśnie retail szuka tańszych zamienników. A z drugiej strony, właśnie Pan powiedział, że ci klienci premium, tych produktów premium, zwykle są najmniej doświadczeni przez sytuację z, związaną z ograniczaniem, ze zmniejszaniem się. E, siły nabywczej konsumentów. Jak pan ocenia tą inwestycję właśnie w premiumizację? Czy, tutaj, czy mógłby pan się z nami podzielić, to, jak wyglądają wolumeny sprzedażowe, jak faktycznie się ta kategoria rozwija i jak państwo planujecie dalej nadpracować nad premiumizacją w Wedlu? Tak, premiumizacja może wyjaśnię. Premiumizacja w naszym przypadku nie oznacza, że produkujemy, że zaczynamy produkować produkty premium. Mamy takie produkty typu nie wiem, puszka Chopina, yy, serce i tak dalej. To są, to są produkty premium, czy dużo produktów, które są dostępne w naszych pijalniach. Czekolady, praliny ręcznie robione i tak dalej. są produkty premium. Natomiast yy, no to nie jest yy, yy, dominująca część naszej, yy, naszej działalności. Dominującą częścią naszej działalności są produkty, tak mówiąc nie po polsku, mainstreamowe. Czyli taka powiedzmy sobie, średnia półka dobrej jakości. Segment premium w słodyczach i generalnie w Polsce to nie jest duży rynek. Także tak się mówi o tych konsumentach premium, ale trzeba brać pod uwagę, że to, jest, to nie jest duży, duży rynek w Polsce. Rynku tak, też, to jest tam kilka procent powiedzmy rynku całego. My jesteśmy od zawsze, przecież 170 lat, producentem właśnie takiego produktu dobrej jakości, w dobrej cenie, tak to nazwijmy, i zamierzamy tutaj zostać, w, tym, w tej przestrzeni. I to wynika z długookresowego podejścia jeszcze Wedlów, Karola, Emila, Jana Wedla wcześniej. W tej chwili my, można powiedzieć, mamy takie samo podejście. Czyli wierzymy w to, że długookresowo, na kolejne powiedzmy 100 lat czy 170 lat, Fundamentem funkcjonowania przedsiębiorstwa jest dobra jakość. Dlatego, że nie czarujmy się, można sobie tutaj dyskutować o tym, ale nie czarujmy się, jakość kosztuje. I my, jeśli byśmy się zdecydowali na produkcję tanich produktów, no musiałoby się to odbyć kosztem jakości. Czego nie chcemy robić, dlatego, że no jest koniunktura gospodarcza, jest cykliczność, i tak jak w tej chwili mamy kryzys, czy zaczyna się ten kryzys, czy będziemy go mieli za chwilę. No to prędzej czy później y, wierzymy w to, że gospodarka się odbije i będą lepsze czasy. I, a konsument, jeśli chodzi o jakość produktów, jeśli chodzi o doświadczenie tego typu, no zapamiętuje to bardzo mocno. W związku z tym y, ta pewność konsumentów co do tego, że Wedel no to jest jakość, była, jest i będzie, jest, jest dla nas kluczowa. W związku z tym y, my nie bierzemy pod uwagę produkowania tanich produktów, ekonomicznych produktów. Yy, tylko yy, trzymamy jakość, yy, trzymamy te ceny. No, robimy podwyżki siłą rzeczy, bo, do, bo te podwyżki musimy robić tak jak i nasi konkurenci z racji tej, tych, tej sytuacji rynkowej, która w tej chwili jest. Natomiast długookresowo wierzymy, że to jest dobra strategia. A ograniczeń różnych kosztowych truszkamy w innych miejscach. Na przykład ograniczanie portfolio, czyli. Czyli y, zmniejszanie ilości, zmniejszenie oferty, zmniejszenie ilości produktu, które się produkuje, bardzo mocno wpływa na efektywność produkcji, czyli na koszty produkcji. I y, to są raczej kierunki, które my obieramy, a nie, a nie potanianie, powiedzmy, produkcji. Ale ja właśnie ten wątek chcę kontynuować, no bo jeżeli y, zmniejszamy asortyment, różnorodność. No to o jakieś konkretne produkty, jakoś musimy je wybrać. Na ile presję na Was wywierają nie konsumenci, tylko sieci handlowe, które chcą tańszych produktów, nie oryginalnych, nie innowacyjnych, tylko w trudnych czasach chcą przede wszystkim tańszych? Tłumaczymy naszym klientom, że my nie jesteśmy producentem tanich produktów. Są producenci, którzy się specjalizują w produkowaniu tanich produktów, i e, to są głównie producenci marek własnych. Więc, więc my w oczywisty sposób komunikujemy, że nie jesteśmy w stanie tego tego robić. Znaczy, może nie jesteśmy w stanie, tylko nie chcemy iść tą, iść, iść tą drogą. E, cały czas, przynajmniej w obszarze w kategorii słodyczy, te tanie produkty, czyli marki własne, to jest mniej niż 20% rynku. Więc e, te 80% czy 80 kilka procent to cały czas to są produkty markowe. E, jak, jeśli popatrzymy sobie na ostatnie, Powiedzmy sobie 5-10 lat, to rok w rok udział marek, yy, marek własnych, tych najtańszych, rok w rok spadał o mniej więcej 1 punkt procentowy. To się zaczęło odbijać dopiero rok-dwa lata temu, ze względu na to, że ta sytuacja, właśnie inflacja zaczęła rosnąć yy, i ta sytuacja się zmieniła. Ale jeśli popatrzymy sobie w dłuższej perspektywie ostatnich yy, ileś lat, to widać, że przynajmniej w słodyczach konsumenci bardzo mocno zwracają uwagę na markę. Marka buduje zaufanie. No, to jest produkt spożywczy. Bierzemy to do ust, tak, zjadamy, więc, więc tutaj ten element, element jakości no, jest dużo ważniejszy niż w przypadku wielu innych różnych asortymentów. Dlatego konsument chce mieć pewność, że kupuje produkt faktycznie sprawdzony, zdrowy, dobry jakościowo, który mu nie zaszkodzi i tak dalej. Dlatego to zaufanie marki, które potrafią oczywiście się w właściwy sposób komunikować i budować to zaufanie też komunikując swoje, wartość swoich produktów, no to w dłuższej perspektywie wygrywają na tym rynku, nawet jeśli są chwilowe, tak jak mówię, wachnięcia, no to długookresowo myślę, że to tak, tak zostanie. Jestem bardzo ciekaw, bo Pan mówi właśnie o tej cykliczności, takim ugięciu się, ale, ale nie rezygnowaniu z jakości, ugięciu się w tych trudnych czasach. Nikt nie wie, co będzie, ale tak biznesowo obstawiacie ten specyficzny kryzys, że będzie potrwał jeszcze ile? Na ile jesteście przygotowani? No, mówiąc szczerze, mamy różne scenariusze. Te scenariusze już powstały tak mniej więcej rok temu, jak tutaj rozmawialiśmy, wtedy ten, ten, te pierwsze zagrożenia się zaczęły pojawiać ekonomiczne. Później się nawarstwiły jeszcze, zwielokrotniły przez tą wojnę w Ukrainie. No jak sami panowie wiecie, no trudno przewidzieć, jak ta wojna się potoczy, jak długo i tak dalej. Więc tutaj trzeba mieć różne scenariusze. Natomiast abstrahując od wojny, no mamy wewnętrzne nasze problemy związane z polityką monetarną, fiskalną, niewspółgraniem tych dwóch polityk ze sobą i, i, działa, i, i, i działaniom polityków, które napędzają tą inflację de facto, albo przynajmniej nie przeciwdziałają inflacji. W związku z tym w związku z tym, no, dużo wskazuje na to, no jeszcze mamy wybory za rok, więc ten przyszły rok relatywnie chyba tragiczny nie będzie, no bo, bo przynajmniej politycy będą się starać, żeby do tych wyborów jakoś dociągnąć, żeby to społeczeństwo tego mocno nie odczuło. Natomiast no, tutaj z pustego nie nalejemy. Ten deficyt państwa rośnie ekstremalnie i w końcu trzeba będzie za to płacić. Więc bez względu na to, kto wygra następne wybory, no to mówiąc szczerze, ja nie, osobiście nie zazdroszczę, dlatego że trzeba będzie tą gospodarkę zacząć przebudowywać w stronę wzrostu. Trzeba będzie zacząć ją stymulować, żeby w końcu inwestycje się pojawiały. Cały czas spadają. Nie? Prywatne, bo są na dramatycznie niskim poziomie. A długoterminowo, no to inwestycje budują wartość gospodarki i, i, i zwiększają. Zarówno popyt, jak i podaż. Więc, więc no, a tutaj już wchodzimy w rok 2024. I obawiam się, że wtedy tak naprawdę możemy zacząć mocno czuć te różne działania, które, które w Polsce się działy w ciągu ostatnich lat. Więc, więc ten 23 na pewno nie będzie łatwy. Natomiast mówiąc szczerze, 24 nie spodziewam się, żeby był łatwiejszy niż 23 z kolei.